Witamy w drugim odcinku survivalu na pustyni. Najtrudniejszy survival tak. Na świecie, dwa, a z kodem dwa. Flotar, 3% zwrotu na G2A. Tak, dziękuję ci, że to powiedziałeś. Oczywiście ze mną jest Viking Admiros. Siema, witam. Fajne skrzydełka masz, Wikingu. Dziękuję. I z wodogrzmotów małych, jak się twoja postać nazywa, Hades? Mały gówniaczek. Deeper. Na pewno on się nazywa Deeper, bo ktoś napisał, tak. Ale myślałem, że to jest jakaś, wiesz, taka... Nie. Znaczy, to nie we need to go deeper, tylko deeper. To się ciekawostka, że on ma na imię inaczej. Ale po prostu się przyjęło, tak? Nie, w sensie... w samej bajce nigdy nie było powiedziane, jak on ma naprawdę na imię. A w ciekawostkach było napisane i ma takie bardzo dziwne imię, ja nie pamiętam. Aha, rozumiem. A Deeper to przezwisko. Aha. Hadesiak. Jak na przykład Hadesiak. I słuchajcie, co ja miałem powiedzieć? Aha, Admiros, w poprzednim Siemka. Odcinku powiedziałem ludziom, żeby wybrali ci rzecz, którą masz wybudować i ja ci daję trzy rzeczy. Nie. Masz do wyboru albo tak. Zbuduj wielką farmę, albo domek na drzewie, albo pomnik sowy. Którą z tych... Mam coś wybrać? Tak. Właśnie daję ci wybór, żeby nie było, że masz to, by wybudować. Pomnik sowy, wielka farma albo dom na drzewie. Nie wiem, chyba jest, dom na drzewie bym to jest wybrał. Twój projekt na tą serię, także zastanów się. To będzie ciężkie. Daj mi kobra. Dobra, to biorę pomnik sowy. No to masz budować, tylko inaczej, nie mamy za bardzo surowców, żeby to wybudować, ale spoko. No wiem, ale na razie jak zbieramy trochę, się rozbudujemy, to zacznę pomnik sowy. Dokładnie, i trzeba pomyśleć nad jakimś mob grinderem, bo... A może być to pixel art? Oczywiście, że może to być pixel art. O, dobra, okej. Okay. Czekaj, domek na drzewie pixel art? Ej, w sumie. Nie, w sensie sowa pixel art. A może, bo ty sowa jednak budujesz, czy domek? Tak, jednak sowa, jednak okay, sowa. Okej. Nie, oczywiście, nawet... Bo najłatwiej. Dokładnie sobie wpiszę sowa pixel art. No, nie, ona ma być 3D. A chyba oszalałeś, ja nie mam przez... Mój mózg nie jest w stanie ogarniać grafiki przestrzennej 3D. No to jest, mały mózg Admirosa po prostu. Nie, oczywiście w żartach to wszystko. I wy pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, to wtedy Admiros powie wam jakąś ciekawostkę, których dzisiaj nie ma, bo nie było 10 tysięcy lajków. Nie było? Specjalnie sprawdziłem, było prawie 7 tysięcy, także... Nigdy nie było. No, ale ja na dzisiaj miałem chyba taką... Chyba pod pierwszym filmem było. O jest, dobra. Tak. To wielka strata, bo dzisiaj miałem naprawdę przygotowane sztos ciekawostki. No ludzie, to słuchajcie. No to może gratis. Słuchajcie. Nie. Nie ma gratis. Bardzo dobrze. Nie, ja wiem, powiedz pół ciekawostki, a drugą pół dostaną... Ja się na przykład... Dobra. Czy wiecie, że w Minecrafcie... To... I wiesz... I to jest właśnie to chciałem powiedzieć. Czy wiecie, że w Minecrafcie, jeżeli... I... No właśnie. Ławki w górę i teraz, ej. Ej, biedaki, patrzcie co mam. Co masz? Złoto ma. Skąd ty masz złoto? Skraftowałem je. A właśnie, bo tutaj trzeba tradeować. Dobra, co musimy teraz zrobić? Tak. Ty, musimy wybudować dom. Chciałbym zadbać o podstawowe rzeczy, takie jak, uwaga, jedzenie. O, farm, właśnie trzeba jakąś farmę zrobić. Skąd możemy farmę pozyskać? To niech Hasiek zbuduje farmę i to się zaliczy jako... Ej, a może rozwalmy po prostu to? Bo to nam się przyda, na przykład zbudujmy z tego dom. To ładne jest. No wiem, ale... Czemu to niszczysz? No... Totar, przestań. Mam tego nie niszczyć? Nie, naprawdę. Okej, dobra. Teraz już to nie powtórzę tego. Tego się nie da naprawić, sorry. Oj, dobra, tak? To było ładne, tak. No wiem, że to było ładne, ale... Ej, dobra, naprawiona jest. Nawet nie widać, że ja tutaj cokolwiek zrobiłem. Nie, bo chciałem, wiecie co, wykorzystać te wszystkie bloki na zrobienie jakiegoś fajnego domu albo... To ja bym zrobił takie podstawowe rzeczy, a dom później po prostu. Aha, dobra, podstawowe rzeczy, czyli co? Farma, tak? Chodzi ci cały czas tak. O farmę. Rzucisz mi dwa kobla pode mnie? Już ci rzuc... O Jezu, jestem idiotą. Chciałem zrobić kamienną Kobol. Motykę z samych patyków. I dałem na górze też patyki, to tak dziwnie wyglądało. Okej. O Jezu! Co jest? Dodałem licznik śmierci, jak co? Gdyby ktoś się zastanawiał. O nie. Żeby było sporów, no! Tak losowo sobie kliknąłem po prostu lewym przyciskiem i tak... Co się stało? Ja tu próbuję wodę ogarnąć, a chłop mnie zabija. Nasionka z czego możemy pozyskać? Tak. Z mączki kostnej? Na przykład.
Ale nie, no nie możemy pozyskać z mączki. No ja chcę wodę wyhandlować, a te siusiory ciągle handlują. Daj pochodnie, daj jedną pochodnię. No ja się popatrzyć chciałem, co tam jest ciekawego do kupienia od tego. No właśnie. Admiros, ale ty daj drugą pochodnię. Patrzysz. Admiros ma. Daj drugą pochodnię. Admiros ma. Admiros ma. Okej, okay, dobra, chodź, ja mam, chodź Admiros na dół, chodź, niech on sobie robi tą farmę, my idziemy na dół, chodź. Dobra, daj mi tam pochodnie. Tam no ona tam leży. Macie flinta? Ja mam, 4. Ja mam krzemień, to jest to samo? Tak, to jest flint. Dobra, to mam krzemień. To potrzebuję ich jak najwięcej, potrzebuję ich 16, a mam 2. Ile? 16. 16, taka duża liczba, wiem. Ile? Ile to jest 16? Nie za dużo? No, gościu. To jest tak, Admiros, jeżeli chcesz flint, to kopiesz, masz łopatę? Proszę, powiedz mi, że... Dobra, masz łopatę. Okej, bo musimy temu Hadeszakowi flinta ogarnąć, 16. Dobra. A następnie będziemy robić... Ty, gdzie jest moja... A, tu jest pochodnia, okej. Patrz, będziemy robili coś takiego jak z piaskiem. No, wiadomo. Okej, czyli rozumiesz, co robimy. Mhm. I masz już pomysł na ten pixel art, czy po prostu wpiszesz losowy pixel art z Google'a? Myślę, że wpiszę losowy pixel art. Myślę, że najpierw musimy uzbierać troszkę zasobów, żeby to jakoś... Może ludzie niech zdecydują, czy ma być to pixel art, czy... Proszę, rzeźba ludzie. W 3D. Ja myślę, że rzeźba... jak to mnie przeraża. Nie, jakby bardzo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ale wiadomo, co ludzie wybiorą. Pixel arta, prawda? Proszę, wybierzcie pixel art. Ludzie, to wy musicie zdecydować, czy to będzie pixel art, czy rzeźba. Dokładnie. Drewniana rzeźba z sowy? Nie. Znaczy, no to najlepiej by były po prostu różne kolory wełny na przykład. To by też było spoko, no. Bo no, wtedy... Nie wiem, czy mamy tyle tutaj takich kolorów, żeby to zrobić. Nie. Ej, właśnie pszczoły mieliśmy dodać. Dobra, ja dodam za chwilę. Ale to chyba przydałoby się mieć jakieś miejsce na to, żeby to dodać. Bo jak sobie postawisz tak, to nie ma sensu, uważam. Czemu? No nie wiem. Aha, no super. To szklarnia? Właśnie o tym chciałem powiedzieć, to szklarnia. Wersja druga. Dajcie mi flinty. Proszę. A po co ci ten flint? Co ty z nim zrobisz? Potrzebujemy... Tyle miałeś flinta? Ile Admiros miałeś flinta? Teraz nakopaliśmy 14. 41 teraz mam, no bo potrzebuję na lód, a lód jest do wody, a woda jest do farmy, a farma jest, żeby mieć jedzenie. A skąd nasiona będziesz miał? A jedzenie jest... Ja w ogóle, to jest niby moja seria, wiesz, Hades wszystko robi, ja se kopię na przykład. No ja też. Gravel, no. To jest piękne. Witam w mojej serii na Flutara kanale. Słuchajcie, kolejny odcinek będzie na kanale u Hadesa. On przejmuje tą serię, bo on po prostu robi wszystko. Nie no, pójdę ci pomóc. A Admiros, nie musisz już kopać gravelka, jak co? Nie? Dobra. No. Nie, w sensie możesz kopać Możesz pochodniami, no. A jeżeli nie chcesz, to nie, Ale nie. W jakimś celu potrzebujemy jeszcze tego gravelu? Tak, bo cobblestone. Cobblestone. No dobra, to ja sobie chętnie tu zostanę jeszcze chwilę. Okej, okay, to możesz sobie... czekaj, masz dwie pochodnie, Admiros? Tak, są dwie. Okej, okay, no to możesz... Ale dobra, mam. Ja ci może, wiesz co, za chwilę dorzucę kolejne pochodnie, żeby to szybciej można było kopać. Bo w sumie to jest... A, bo węgiel drzewny. Tak, węgiel drzewny. Tak naprawdę nie wiedziałem, skąd wezmę jeszcze to. To jak mu chciał... Aha, okej. Okay. To nie było w moich planach. O nie, Mayday. A, bo właśnie, to się z tego robi. Mamy w ogóle piec? Gdzieś? Nie. A, to czemu? Już mamy. A, no to zrób, jeżeli ładnie możesz. Ładnie się sypie piasek, ładnie. No, to jest piękne takie uczucie, takie klikerowe troszeczkę. Dla mnie, jak widzę, jak się piasek sypie. Piękna sprawa. Tutaj trzeba strasznie dużo farmić tego. Czego? Strasznie dużo trzeba farmić... Wszystkiego. A. Inaczej. Wiadomo, że pewnie między odcinkami sobie coś pofarmię, ale musimy mieć jakby te podstawy takie, wiesz. Tak, no, wiadomo. Dlatego... No, w sumie to jest najtrudniejsza mapa w survival, hello. Wiecie, nie spodziewaliście się chyba, że będzie łatwo, co? Ja w sumie trochę się spodziewałem. Ja wiedziałem, że będzie ciężko. Ale że aż tak ciężko. Ale że to jest najciężej. No, to jest mega ciężko po prostu. Mega ciężko. Dobra, Admiros, za chwilę ci rzucam pochodnie. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. To będą chyba 4 pochodnie, albo 8 aż. Rzucaj. Ja już staję przy drabince. Dobra. Uwaga, 8 pochodni dla Admirosa. Lecą. Chyba. Czekaj, nie wiem, czy 8... Dwie tylko spadły. Yes. Bo dwie się zahaczyły tam na tak, ja nawet widzę dokładnie, gdzie to jest. To... Tak, jak już rzucałem, wiesz co, to tak mówię, aha, no dobra, to nie ma szans, że to się uda. Dobra, cyk. Proszę. O, dzięki. Okej, okay, masz pochody. Dobra. Ty zabiłeś się? Prawie, powiem tak, przy samym tym.
przy samym tym wylądowałem Bedrocku. Ale właśnie, a da się Bedrock jakoś usunąć z Minecrafta? W tym sensie na przykład... Wykopać? Jakoś wydobyć, no właśnie, coś zrobić z Bedrockiem. Niekoniecznie wykopać, tylko tak jakby pozbyć się go. Rozumiecie, o co chodzi? Myślę, że... Jakimś błędem albo czymś takim, że na przykład, nie wiem, pistonem przesuwasz Bedrock albo coś takiego. Nie. Znaczy, okej, to był przykład, ale nie chodzi mi dokładnie o piston, tylko no, coś podobnego do pistona. A. Pomóc ci w czymś, Hadesiak? To nie wiem, w sensie obecnie po prostu robię farmę z tyłu. Potrzebujemy drewna, potrzebujemy... No, drewno. Ja już się zajmuję tutaj farmieniem, więc... O nie, ja myślałem, że jakieś kości mi wyleciały, a tu nie. Ja mam kość. Mam kość. To możemy to drzewo wyrosnąć. Okej, dobra, to wyrosnę. Pierwsze drzewo. Ale nie, pierwsze było w ostatnim odcinku. Tak? Mieliśmy pierwsze drzewo? Mieliśmy drzewo, naprawdę? Bo ścinałem je. I nie pamiętam nawet, żebyśmy mieli pierwsze drzewo. Dziwna sprawa, co tutaj chyba... No, ktoś tutaj chyba sobie solo serię nagrał. A okazuje się, że Hades zaczął akurat wrzucać tą samą mapę w tym samym momencie. Tak. Tak, całkowicie przypadkiem. Tak, totalnie przez przypadek. Dobra, wiesz co, ja bym wolał... Aha, nie, już wiem, rzeczywiście był problem, żeby wyrosnąć to drzewo. Tak, ja to przełożyłem i było jedno drzewo. Tak. W ogóle mam z jakiegoś powodu 30 FPS-ów, się zastanawiam, o co chodzi. Czy to już mój komputer umiera? Chyba tak. Nie mam z tym nic wspólnego. No, jasne. Ta. A, właśnie, to gravel Admirosa. To przez to mam lagi. No tak, dobrze. Aha. Dobra, Admiros, podejdź tutaj do drabiny. Bo jedzenie ci rzucam po prostu. Żeby nie było, że tam, wiesz, bez jedzenia będziesz siedział. Dzięki, tylko że ja mam pełen ekwipunek. Dzięki, co to? No, mięso zombiaka rzuciłem Admirosowi. Dziękuję. Tak, no, tak żebyś po prostu miał. Mamy dirta jakiegoś? No, tak, w farmie. A dużo mamy? No, 16 sztuk. A, ja też mam 16 sztuk. Ale jakbyś pytał, to nie mamy żadnego nasionka. No właśnie, to jest problem z tym nasionkiem. Ale chwila, skąd można... Zielony dirt jest za 16 dirtu i 64 mączki kostnej. Ej, to niedługo zwierzęta będziemy mogli mieć. O, właśnie, i pszczoły. Tak. I pszczoły. Wszystko. I pszczoły najważniejsze. No, pszczoły. Muszą się pojawić pszczoły, bo to jest nowy Minecraft. Więc musimy to mieć. Nowy Minecraft. Dobra, dirta. Jestem ciekaw, czy Nether jest ten inny. A właśnie, no. Tutaj. Właśnie to jest ciekawe, czy z Netheru da się uciec. Tak, ale, czyli mogę bruk sumie... kupować na spokojnie. Tak, możesz bruk śmiało kupować. Ale w sumie to jest ale Ender. Nie cały, nie za cały. Też, nie? Co za resztę? Gravel można na dirt wymienić i to nam będzie potrzebne do farmy drzew. Więc jakby... Na przykład? Nie kupuj jakby za całą kasę tego. Bo dirta trzeba troszkę kupić, żeby zwykłego zrobić... Zwykłego dirta potrzebujemy, tak? Tak. I zrobi to się... patyków potrzebuje dużo jeszcze. No właśnie zbieram. Dobra, to ja też idę pozbierać patyki. Ale właśnie ciekawe, czy będzie jakiś nowy wieśniak, tak jak było to w tej pierwszej mapie, bo niby ktoś się inspirował tym. Ale no... To powinno być w sumie, Ale tym bardziej, że potrzebujemy blaze powdera, tak. Więc zakładam, że tak nie, będzie. Nie, to na pewno będzie. Spawner Jezu, będzie można kupić. Kostnej. Trzeba. A, myślałem, że masz. Nie, 64 i 16 dirtu na jeden zielony dirt. Mm-hmm. No właśnie, trzeba byłoby, Właśnie, nie wiem, czy nie warto by było na początku zrobić mob albo spawnera. Albo zrobić mob grindera. No, właśnie, mob grinder. Ale do tego jest bardzo dużo rzeczy potrzebne. Nie, cobblestone. No w sumie. I jedno wiaderko wody jeszcze potrzebujemy. Ja wam tak. Jak macie patyki, to ja wam wyrzuciłem tutaj dużo żwiru. Aha. I idę kopać więcej. Dobra. No, ale chyba mob grinder będzie spoko, bo no, będziemy mieli jakieś tam jedzenie, bo będzie mięso zombiaka. Żelazo też powinniśmy z tego dostać, bo chyba... Czasem o, tak, jakieś jedzenie. Admiros ma milion tych. Milion żwirów wyrzucił właśnie. Proszę bardzo. 25 poziom. Go jeszcze więcej. O, dobra, super. Znaczy nie musisz jakby... Możesz sowę, znaczy tak? Czekaj, ty tak, pixel art sowy robisz, albo... Tak, ale jeszcze nie mogę go zrobić, no bo jednak... Z cobblestone'a. Paskudny pixel art. A oczy z drewna. To będzie z dwóch rzeczy po prostu zrobione. W sumie to by było takie trochę po mojemu z dirta, z dirta. O, dirt też by był spoko, Płotna ale... Płotna sowa. Co ty robisz? Wejście do drzewiarni?
Jak się on Siri ten... No... Oburzył się, co ty robisz? Co ty? Nie, bo to, no bo to... No bo to było takie... Stawia się dicta na to, bo takie... Nie, to są schody. To jest wejście. Tu jest drzewiarnia, tak zwana. Nie podoba ci się ten pomysł? Piękna, nie, spoko. No, no właśnie, tak myślałem, bo gościu tylko dużo, tylko trochę dirta dużo zmarnowałeś niepotrzebnie. Ale wiesz co, to Admiros dał mi dużo. Znaczy dał mi dużo żwiru i mam jeszcze, nie wiem, z 10 staków, tak plus minus, więc spoko jest. Ale chyba, że nie chcesz tego, żeby... Nie, w sensie później to i tak się zrobisz klarnie Admirosa, więc no. Aha, dobra, czyli chcę... Dobra, to ja może wiesz co, zniszczę to od razu. Nie, jeżeli, no nie niszcz tego. Jeżeli masz niszczyć, to mi... Nie, no dobra, zostaw, nie. Zostaw to. Dobra, gościu. Gość... Gościu, leżysz tam. Gość, zostaw to. Dobra, już nie będę. Już. Ale skąd mam... Dobra, mączkę kostni potrzebujemy, żeby tak, zrobić farmę. Szkieletów. Czyli musimy tak czy siak wybudować mob grinder. Ale jesteś kochany, że ten... Że co? Że farmę doprowadziłeś do porządku dirtem. No, bo tam miałem troszeczkę, więc dlaczego nie? Ja bym mówię, kupił cobblestone'a teraz i zbudował szkielet mob grindera. Ktoś powiedział cobblestone'a? Cobblestone'a. Admiros chyba ma miliard cobblestone'a, tak mi się wydaje. No jeszcze nie, ale będę miał zaraz. Ja mam jeden stack kobla, jak co? Gdyby ktoś tam potrzebował, to dajcie znać. A po co ty to sadzisz? Znaczy... No żeby już później nie trzeba. Okej, rozumiem. Ziomek! No i pięknie, wychodzę na prowadzenie. Dobra, zabijmy Admirosa jeszcze. Za co? Przecież ja jestem tutaj waszym najlepszym pomocnikiem. Bez mnie byście nie dali rady. Pa, widzisz to? To nie? No. No dobra, to ja już się wracam, narka. Co tam? Czekają na mnie tam. To mnie chcesz zepchnąć, ziomek. A, tak tylko się... No nie da się... Cieszę co, że się boję was? No chodźcie tutaj, cwaniaczki. O! Dobra, każdy. Kurde. No, ale nie było szans. No, każdy ma. Zostaw Admiros w niebie. Dwóch star. Ja tam myślałem, że się ten nawzajem pozabijaliście. Gdzie chcemy mieć ten mob grinder? Czy to jest dowolne miejsce po prostu? To się będzie cień to rzucało, więc ja bym to zrobił. A, tu poza bazą. Ja myślałem, że na przykład tutaj będziesz, wiesz. Ale będzie... wiesz co, w sensie, bo jeśli będzie cień, to potwory nam się będą respiły pod i to jest złe. No tak, niby to jest złe. Więc po prostu zrobię, czekaj, raz, dwa, może tutaj trzy, obok pięć, farmy? Sześć, tutaj? 8. A ja bym tutaj to zrobił. Gdzie? Patrz, tutaj. A tam wyszedłeś? Tam. Powiem wam tak. Bo mam... tu będzie zaciemnione. Ile masz kobla? Tu 23. Kobla? No. Bardziej powinieneś zapytać, ile mam expa. Ile masz? 38 level. A nie, i tam się zapisują. Kurde. Ta, weź było. Dobra, kobla, kto chce kobla, bo się zna na budowaniu? Wszyscy się tutaj znają moja na budowaniu. Moja ulubiona rzecz na świecie, mob grinder. Ej, tak, wiesz co, mimo tego, że budowaliśmy ten mob grinder przez tyle czasu, znaczy to ty nie pamiętasz, jak się buduje. Pamiętaj, jak ja se stanąłem tutaj i czekam, aż ty podejdziesz. Ale mob grinder to nie ma znaczenia, jak się go zbuduje tak naprawdę. Chodzi o to, żeby po prostu było tam ciemno i żeby się respiły moby. A wy go budujecie zawsze w specyficzny sposób. Tak, profesor Admiros. Tak, żeby. O co wam chodzi? Z tym mob grinderem. Wystarczy, żeby było ciemno tam. To nie można zbudować tunelu podłużnego? Nie, tylko musi być w cztery strony świata. Ale patrz, Admiros, chodzi o to, żeby te potwory spadały i żeby były po prostu na zabicie na jednego strzała albo dwa. Rozumiesz? 4, 5. Masz kobla, Admiros? Nie. No, dałem wam wszystko. Masz. Ile jesteśmy w górę? 5, 6? Admiros, ile jesteśmy w górę? 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, chodź tutaj. 7, 8. Budi też u siebie jakby. Zbudujemy wspólnie ten mob spawner. Ale mob fajnie. Zrobię własną serię z Minecraft i będę tam budował mob spawner. Chyba 24. Chyba 24 w górę musi być. Tak? Aż tyle? No właśnie jest... nigdy nie pamiętam. W sensie to jest dosyć wysoko. To o to w tym chodzi. No i patrz, i one będą spadały i będą... I zostanie im bardzo mało HP. Tak. Tak jak przy każdej serii, w której to robiliśmy. Ile to 24? Tak, to zostało. Admiros sobie zapisuje sobie na swoją serię. 24. Będzie powrót hardcora u Admirosa. Tak. Nie, ja się boję, bo tam ostatnio napadli mnie i na tym skończyłem, bo się bałem, że mnie zabiją. Admirosie, i teraz 8? Ale co, ludzie w komentarzach cię napadli, czy po prostu... Nie, przyszli tacy... Villagerzy tacy. Villagerzy z flagami no, do mojego domku. Villagerzy, no. Raz... Powiedzieli, że
krzyczali na mnie i w ogóle. 3, 4, 5, 8. Nie mam tego, dajcie mi tego piasku. Proszę. Kobla. Dzięki. Jeden stack. Wiesz, proszę, sam nakopałeś, jeszcze, kiedy sam nakopałeś dużo kobla i musisz prosić. 5, 6, 7, 8, okej. Okay. Ile? Ile? 8, 8, 8. To jest zrzucić Admirosa tutaj. Tak, też mam kogoś ochotę zrzucić, ale to... Nie, ale to musimy współpracować, trzeba... tak? Znaczy, ktoś ma full HP, bo bym sprawdził, ile zostaje ten serduszek. Ej, nie, ja nie mam full, ja mam, brakuje ja mi mam 3. Full HP. O, Admiros zeskoczysz, nie, nie, dobra, nie, nie skacz. Nie, dobra, nie, nie, nie. Na końcu, no. Nie, nie, może zeskoczy na końcu, jak już będziemy się żegnali. A mamy jakąkolwiek pochodnię? Nie. Nie? Wiedziałem, dobra, na szczęście mam zestaw małego pochodniarza. Co to znaczy? Aha, dobra, czyli crafting table, tak muszę zwany. Muszę zrobić piec. Okej, okej. Okay. Dobra, co? Ale i tak właśnie, nie mamy nieskończonego źródełka wody, tak, więc... Tak, dlatego chcę to oświetlić, abyśmy później mogli tu wejść bez problemu. A, no, 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 no. Nie, ty macie. Chwila, i to się robiło... Tak, tak, już. Tak. Jeden, nie? Jeden do góry, z tego co pamiętam. Okay, osiem cyk, i murek. Cyk, cyk, cyk. Osiem i murek, zgadza. A że oszczędzamy jak najbardziej tutaj surowce, to... Myślałem, że na półpłytkach budujemy. Nie, bo na półpłytkach by się nie respiły moby. Ale, no niby tak. Niby, nie. Chciałem powiedzieć coś, ale rzeczywiście masz rację. Że się na półpłytkach nie respiły moby. I to jest taka ciekawostka na dzisiaj. No taka, jakby... No to sobie pewnić, za... Admirosie. Nie, to jest ciekawostka, którą każdy znał, ale po prostu nie wbiliście... Tyle tak. Łapek w górę, więc sorry, ale no nie będzie quality ciekawostek, sorry. Nie, jakieś tak, zasady to, musimy tutaj takiej mieć. Takiej zasady, no. A nie, że kurde... No, dlatego dzisiaj nic nie mówię, nawet jednej. A nie, że na kredyt się ciekawostki daje. Nie, bo później... Ciekawostki na morza na kredyt? Ej, wiecie co, ja nie mam już cobblestone, jak co? No ja, mi się właśnie kończy. Okej. Okay. Ja mam dużo, mogę wam rzucić. Ile masz? Rzuciłem Haśkowi. Jeden. Naprawdę, jeden klosek cobblestone mi rozrzucił. Dobra, rzucam wam. Ale ile jeden, masz tego? Znowu. Nie wiem, co on robi. Tak, nie wiem. Tam cobblestone. Ale to, dobra, a masz jeszcze proszę. Jakiegoś? Tak, rzuciłem. No mam jeszcze tak 14. A, no to nie, to zróbmy tylko tą jakby podstawę, tą platformę taką i to się, nie wiem, ukończę to po prostu pomiędzy odcinkami i tyle. I będzie git raczej. Prytnie. No. Tak, żeby gdyby ktoś po raz czwarty nie wiedział, jak budować mob grinder, to... Spoko, w następnej serii tak się będę was pytał o to. Spoko, w następnej serii będziemy znów budowali mob grinder. Tak, i to będzie Minecraft Survival Owce w jaskini, ale jednocześnie pod wodą, otoczeni lawą i jednocześnie pustynią. Dokładnie. To będzie ultra, ja już nie mam kobla, jak to. Ultra hardcore ja też, więc... No. A zamiast deszczu będą spadały creepery. Admiros, masz full HP? Tak. No, zeskocz na dół. Ja miałem full HP, żeby to sprawdzić. Umarłem. Ej, Admiros też umarł. Ale ja skoczyłem ciut wyżej, w sensie ze skrzyneczki. Dobra, uznajmy to, że jednak, no. Wila, ja zeskoczę, nie mam full HP. Też się nie, ale wiecie, że to można w łatwy sposób naprawić, jak co? No wystarczy podnieść jeden poziom? No wystarczy postawić tutaj klocek na samym dole. No obniżyć tak, jeden poziom raczej. Nie, podwyższyć. Tak, że no postawić klocek. No. No to tak, to działa. Zdjęcie moby. Okej, Hades, widzę, że walczy sobie z tym. No my dokończymy ten mob grinder, żeby po prostu ruszyć już z tymi farmami, ze wszystkim, żeby jakoś pofarmić to drzewo. Bo jak widzicie... Niby drugi odcinek, ale co my dzisiaj zrobiliśmy? No kawałek mob grindera. No w sumie kawałek mob grindera. Postanowiliśmy, że no, w sensie, sowę. Tutaj musimy randomowe miejsca postawić poza, nie? Na te drzewa i no. Jak gdzie poza? No w sensie stawiasz po prostu jakieś te... Dirta, tu gdzie ja jestem, no nie? I wtedy salisz drzewa poza bazą. A po co? Tak się drewno? No ziomek? Tak, ale wiesz, drewna nie będziemy potrzebowali już w kolejnym odcinku, ponieważ będziemy mieli mob grindera, z którego będą wypadały miliony staków rzeczy, które będziemy mogli później zamieniać na drzewo, czy tam na drewno. Dobra, faktycznie. No właśnie, więc dlatego budujemy na początku mob grinder. My wam dziękujemy za uwagę, wbijcie na kanał do chłopaków, ocencie film i... Nie, róbcie co chcecie. I zostawcie 10 tysięcy łapek w górę, żeby w następnym odcinku były usłyszeć ciekawostkę. Tak, a jeżeli nie chcecie, no to nie, proste. To jest prosta zasada. Dziękujemy za oglądanie, cześć. Cześć. Na razie, cześć.